Just text, I know it's a toss up, but I hate the fact that we lost touch. The Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. Know we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we could run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know somewhere that we could go to crash land. We could keep the pace on slow, yeah. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we have is the moment. I was, now I'm paid by the sentence. Taking my time with it. Baby, give me yours. So I could get some butterflies trapped in your ribcage. Let me know we on the same page. Hit me with a text, voice, note, or an emoji. Waiting all day for your name on the ID. So if you want it, tap in. I think that I know so. Kochani, jestem już po treningu. Szybki trening, kochani, bo muszę się zbierać. Teraz mogę góry przenosić. Dwa dni nie robiłam treningu, ale stwierdziłam, że dzisiaj już muszę i to daje takiego powera, a dzisiaj muszę się bić z systemem. Jadę do szpitala, kochani. Później wam powiem, o co chodzi, ale kochani, muszę się szybko zbierać, ogarniać, bo no zobaczcie, jak ja wyglądam. Także kochani, lecimy. And we could keep the pace on slow, yeah. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we have was the moment. Kochani, ubrana, ogarnięta, torebeczka, jak widzicie super ten pasek jest i można nosić krócej, no ale tak mi jest wygodniej. Kochani, dzisiaj jest piękna pogoda, więc ubrałam się w top z Zary. I spódnica z Ciucholandu. Tak sobie właśnie ją wybrałam. Na początku myślałam, co to w ogóle jest za dziwny materiał, że nie powiem brzydziej, ale no bardzo ładna. Także kochani, second hand, top z Zary. Generalnie ja mam 70% z Ciucholandu ubrań. Ostatnio tylko i wyłącznie kupiłam z normalnego sklepu, ale tak to second hand u mnie króluje i przeważnie mam czarne właśnie kolory w szafie. Znaleźć coś w szafie to graniczy z cudem. Wszystko czarne. Także kochani, lecimy. Kochani, zobaczcie, co mi stoi na drodze. Mam nadzieję, że to szybko posprzątają, bo muszę jechać do szpitala. Jaja. Zawsze przeszkody jakieś muszą być, ale już tam sprzątają, widzę pan, to może tamtędy jakoś się da objechać. Kochani, dzieci u Nasti. Nastia nie ma dzisiaj nic w planach, więc zajmie się dziećmi, a ja muszę szybko jechać po rezonans do szpitala. Z tym może być problem, zawsze w systemie szpitalnym jest problem. Są w szpitalu dwa rezonanse, z jednym nie ma kompletnie problemu, można wyciągnąć płytkę od razu, a z drugim to jest szpitalny rezonans, tam nigdy nie byłam, nie wyciągałam, to jest pod oddział i może być kłopot, coś tak czuję, ale jadę to szybko załatwić, kochani. Rezonans potrzebny mi jest do wysłania do ośrodka do Barcelony, konsultuję tam Alanka w Barcelonie, chciałabym wiedzieć, co mi powiedzą, także to na szybkości robię dzisiaj i ubrałam sobie czarny strój, tak jak mówiłam, dużo ubrań mam czarnych, ale kochani, Leoś po prostu wszędzie gubi tą sierść i one po prostu są całe oblepione tą jego sierścią, masakra. It's a toss-up, but I hate
kochani, jadąc właśnie drogą, zobaczyłam, że autostrada jest cała zakorkowana, więc szybko zjechałam na pobocze i szukam innej trasy, a może pojadę autostradą, zobaczymy, jak mnie nawigacja poprowadzi, ale coś długo mi szuka najszybszej trasy, więc nie wiem, co z tego będzie. Ale kochani, no mam nadzieję, że to jakoś szybko objadę. Kochani, jednak znalazłam inną trasę. Po 5 minutach nawigacja stwierdziła, że jedziemy przez miasto. Tak więc autostradą pewnie by było zdecydowanie dużo dłużej. Taki korek, ja mówię, autostrada to droga dla pieszych. Jedziemy. Kochani, jestem już pod szpitalem. Miejsce tutaj znaleźć parkingowe graniczy z cudem. W ogóle co się dzieje na mieście? Korki takie, a jeszcze nie mamy godziny szczytu, więc ja nie rozumiem. Nie wiem, jak ja wrócę w ogóle do domu i o której i którą drogą. Kochani, nic, lecę po płytkę. Maseczka najważniejsza, bez niej nic nie załatwię, więc musiałam kupić. Bo już się człowiek tak odzwyczaił od tego. No nie posiadam. Kochani, mam, nareszcie mam. Udało się, chociaż latałam po tym szpitalu jak głupia z jednego punktu do drugiego, ale na szczęście znam ten cały szpital jak własną kieszeń, dlatego w sumie nie było tak trudno, chociaż się trochę nalatałam. Kochani, i co tu mamy? Mam opis rezonansu. Wiecie co, no wyszliśmy ze szpitala, pani doktor miała nam później przedstawić, jak już będą wyniki, ale tylko powiedziała, że rezonans jest stabilny. Kochani moi drodzy, jak wiadomo, aparaty się mylą, jak i ludzie popełniają błędy, więc ja zawsze staram się sprawdzić rzeczywiście, czy wszystko jest w porządku i rzeczywiście w porównaniu do badania poprzedniego stacjonarny pozostaje obraz resztkowej masy guza widocznej w obrębie dolno prawobocznej części mostu, rdzenia przedłużonego i ogólnie wszystko jest dobrze, nie ma tutaj wzmocnienia pokontrastowego, zostaje tak po przednim milimetrach tego guza ta sama wielkość, 20 na 22 na 28 mm, to nie jest mało, ale to też nie jest dużo, ale jest i zagraża życiu niestety. Stabilny obraz tor bieli pajęczynówki. Tylko mnie jedna rzecz martwi, ale mam nadzieję, że mi to lekarze z Barcelony wytłumaczą. I ogólnie no jest ok, jest ok, jest się z czego cieszyć, kochani. Dobra, sprawdzam teraz nawigację, którędy ja przyjadę i lecimy do dzieci. Muszę dzisiaj to wysłać, wiecie? Muszę dzisiaj wysłać ten obraz, te zdjęcia z rezonansu do ośrodka w Barcelonie. Tylko mam komputer, który nie posiada odtwarzacza DVD i muszę się pożyczyć komputera od kogoś. No bo niestety dalej inaczej się nie da, a płytka, wiadomo, muszę to zrzucić najpierw na komputer, później wysłać jakąś platformą do przesyłania zdjęć, filmów i takich. Już do domu wróciłam, kawka z Nastią, standard. Kochani, zobaczcie, ja oglądam piłkę nożną i śledzę teraz poczynania Lewego. Bardzo mnie to interesuje, zobaczcie, ale Cristiano Ronaldo też. Ogólnie piłka nożna teraz, wcześniej nasza kadra, a ogólnie no to Lewy mnie tak mega fascynuje. Kochani, dlaczego mnie tak nasz Lewandowski fascynuje? Dlatego, że jest piłkarzem, któremu nie dawali szansy. Z Legii go wyrzucili, później go chcieli ponownie wziąć, ale chyba on już się nie zgodził, kochani. I jednak zniszczyli mu marzenia, nie dawali mu szansy, a jednak się nie poddał, powstał z kolan i
Osiągnął bardzo wiele, bardzo dużo, ale ciężką pracą. Bardzo przecież pracował nad swoją kondycją, nad swoim fizycznym wyglądem i ogólnie nad swoją taktyką. Kochani, widzicie, jednak marzenia się spełniają i warto wierzyć, warto marzyć i warto dążyć do celu, pomimo tego, że Wam czasem nie dają szansy rozwinąć albo skreślą Cię już na starcie. Nie, nie. Nikt się nie poddaje, dajemy dalej radę, siłę mamy w sobie i kochani, trzeba, warto wierzyć w siebie. To bardzo dużo daje. Jeżeli my wierzymy w siebie, to nasz świat się zmienia i naprawdę jest dużo lepiej. Kochani, no Lewandowski, Legia go wyrzuciła, a Barcelona go teraz przyjęła. Kochani, no bardzo dużo ma zasług w świecie sportu, w świecie piłki nożnej i bardzo go cenię. Cenię go właśnie za to, że tak wiele zrobił. Za niedługo będę wysyłała płytkę i będę musiała rozkminić, jak to jeszcze zrobić, bo totalnie nie wiem, totalnie nie umiem tego procesu. Dlatego życzcie mi szczęścia i pomyślności w przesłaniu. Kochani, będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia w następnym filmie. Pamiętajcie o subskrypcji i o łapkach w górę. Do zobaczenia, kochani.